Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam Przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie, katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 4 maja 1988 roku. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Kiedy Piłat w czasie sądu zapytał Jezusa, czy jest królem, usłyszał naprzód odpowiedź: Królestwo moje nie jest z tego świata. Kiedy zaś rzymski namiestnik ponownie pytał w słowach: a więc ty jesteś królem? Usłyszał w odpowiedzi Ty powiadasz, że ja jestem królem. Rozmowa powyższa pozwala nam nawiązać do Katechezy poprzedniej, której tematem było Chrystusowe orędzie o Królestwie Bożym. Równocześnie zaś rozmowa ta w zapisie Ewangelii Janowej otwiera przed nami inny jeszcze wymiar, inny aspekt Chrystusowego posłanictwa. Wskazują na to słowa: dać świadectwo prawdzie. Chrystus jest Królem przyszedł bowiem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I dodaje, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Odpowiedź ta otwiera zupełnie zasadnicze horyzonty, zarówno jako określenie własnego posłannictwa ze strony Chrystusa, jak też od strony powołania człowieka, a w szczególności powołania człowieka w Chrystusie. Poprzez słowa wypowiedziane do Piłata, Jezus z Nazaretu uwydatnia, to, co było istotne w całym Jego nauczaniu i przepowiadaniu, równocześnie niejako uprzedza to, co stanie się istotną wymową wydarzenia paschalnego, Jego krzyża i zmartwychwstania. Jeśli chodzi o nauczanie Jezusa, to czyż nawet jego przeciwnicy nie wyrazili na swój sposób Jego podstawowego znaczenia, gdy mówili Nauczycielu wiemy, że jesteś prawdomówny, drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Jezus był więc nauczycielem drogi Bożej. A wyrażenie to było używane już w najdawniejszych czasach w Biblii i innych źródłach na oznaczenie doktryny religijnej i zbawczej. Na inny sposób odczuwał to ogół słuchaczy, jak świadczą ewangeliści. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Słowo jego było pełne mocy. Była to nade wszystko moc prawdy, zawarta w nauczaniu Chrystusa. Słuchacze Uczniowie nazywali go Mistrzem, nie w tym znaczeniu, iż znał prawo i proroków, i wnikliwie je komentował, jak uczeni w piśmie, ale w innym znaczeniu. Słowo jego było pełne mocy, a była to moc prawdy, której źródłem jest sam Bóg. Jezus mówił: Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. W tym znaczeniu i w tym odniesieniu Jezus był Mistrzem. Wy mnie nazywacie nauczycielem i mistrzem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Był nauczycielem prawdy, mistrzem nauki, która jest z Boga. Tej prawdzie dawał do końca świadectwo z mocą, która była mu dana z góry. Można powiedzieć, z mocą tego, który jest królem w sferze prawdy. Już w dawniejszych katechezach zwrócono uwagę na kazanie na górze, w którym Chrystus objawia siebie jako tego, który nie przyszedł znosić prawo lub proroków, lecz je wypełnić. To wypełnienie prawa było zarazem dziełem królewskości i słowem mocy, a była to królewskość i moc prawdy, która stanowi o prawie w samym Jego boskim źródle i o jej stopniowym objawieniu się w świecie. Kazanie na górze daje wyraz tej mocy, z jaką Jezus zamierza wypełnić swoje posłannictwo. Oto znamienne wypowiedzi. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Powiedziano nie będziesz fałszywie przysięgał, a ja wam powiadam. A po każdym takim, ja wam powiadam, następuje autorytatywne wskazanie tej prawdy ludzkiego postępowania, jaką zawiera w sobie Boże prawo, poszczególne przekazania. Jezus nie komentuje po ludzku tekstów Starego Testamentu jak to czynią uczeni w piśmie, ale przemawia z mocą samego prawodawcy jest to moc stanowienia prawa królewskość jest to równocześnie moc prawdy dzięki której boże prawo staje się wiążącą zasadą postępowania dla człowieka gdy Jezus w kazaniu na górze wypowiada szereg razy ów zwrot a ja wam powiadam to zawiera się w nim echo i odbicie podobnych zwrotów ze starego testamentu to mówi pan bóg Izraela tak mówi Pan, stworzyciel Twój Jakubie. Tak mówi Pan, Wasz odkupiciel, święty Izraela. Jeszcze bardziej bezpośrednio nawiązuje do słów, w których Mojżesz, dając Izraelowi prawo, stare prawo, stale odwołuje się do Boga. Ze znacznie większym autorytetem niż Mojżesz, Jezus wypełnia prawo i proroków na mocy posłannictwa otrzymanego z wysoka. Nie na Synaju, ale we wspaniałej tajemnicy swoich związków z Ojcem. Chrystus ma wyraźną świadomość tego posłannictwa, które łączyło się z mocą prawdy, czerpanej z samego boskiego jej źródła. Zachodzi ścisła łączność i spójność pomiędzy tym, co odpowiedział Piłatowi, przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, a tym, co mówił, głosząc naukę wobec swych słuchaczy. Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Myślą przewodnią i wspólną dla wszystkich wypowiedzi Jezusa o mocy prawdy w jego nauczaniu jest świadomość posłannictwa otrzymanego z wysoka. Jezus wiedział, że w nauce tej objawiła się ludziom odwieczna mądrość, dlatego czynił wyrzuty tym, którzy jej nie chcieli przyjmować, powołując się nawet na przykład królowej z południa. Przybyła ona, aby słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon miał też świadomość iż płynące z tej bożej mądrości słowa nie przeminą niebo i ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą mają w sobie moc prawdy która jest niezniszczalna i nieprzemijająca są to więc słowa życia wiecznego jak wyznał apostoł Piotr w momencie krytycznym w którym wielu słuchaczy odeszło od Chrystusa nie mogąc pojąć i przyjąć jego słów gdy zapowiedział misterium eucharystii Dochodzimy w tym miejscu do zagadnienia wolności człowieka w przyjęciu lub nieprzyjęciu odwiecznej prawdy zawartej w nauce Chrystusa, prawdy mogącej dać ludziom wszystkich czasów, a więc i nam, właściwą odpowiedź na ich powołanie, które skierowane jest ku wieczności. Gdy chodzi o ten problem, posiadający wymiar teologiczny, ale także antropologiczny, wystarczy tymczasem przypomnieć to, co powiedział Sobór Watykański II. Zwłaszcza w związku ze szczególną wrażliwością współczesnego człowieka. Sobór stwierdza przede wszystkim, że wszyscy ludzie zobowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, i że prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. Sobór Watykański II przypomina obowiązek. By trwać przy poznanej prawdzie i układać życie według wymagań prawdy, i dodaje: Tego zobowiązania nie zdołają ludzie wypełnić w sposób zgodny z własną swą naturą, jeżeli nie mogą korzystać zarówno z wolności psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego przymusu. Oto posłanictwo Chrystusa jako nauczyciela odwiecznej prawdy. Sobór przypomniawszy raz jeszcze, Iż Bóg wzywa ludzi, aby mu służyli w duchu i w prawdzie. Zważa on bowiem na godność osoby ludzkiej przez siebie stworzonej. Dodaje, że w najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie, w którym Bóg w doskonały sposób ukazał siebie samego i swoje zamierzenia. Chrystus, bowiem, który jest mistrzem i panem naszym, łagodny i pokornego serca, cierpliwie przyciągał do siebie i zapraszał uczniów. Nauczanie swoje wspierał i umacniał cudami by wzbudzić i utwierdzić wiarę słuchaczy, a nie po to, by stosować wobec nich przymus. Na koniec, Sobór wskazuje na związek pomiędzy tym wymiarem nauki Chrystusa, a tajemnicą paschalną. Dokonując wreszcie na krzyżu dzieła odkupienia, aby zdobyć dla ludzi zbawienie i prawdziwą wolność, dopełnił swego objawienia. Dał bowiem świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Królestwa Jego bowiem broni się nie za pomocą ciosów. Umacnia się ono przez dawanie świadectwa prawdzie i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął. Na tej podstawie można stwierdzić już teraz, że ten, kto szczerze poszukuje prawdy, w nauczaniu ukrzyżowanego Chrystusa, znajdzie z łatwością także odpowiedź na problem wolności. Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To są słowa centralne dzisiejszej katechezy na temat posłannictwa Chrystusa. Wiemy z poprzedniej katechezy, że Chrystus przyszedł ogłosić i ustanowić w świecie królestwo Boże. I dlatego też został postawiony przed sądem Piłata jako uzurpator, jako ten, który sobie uzurpuje charakter królewski. Piłat z tego właśnie przeprowadzał śledztwo. Na pytanie Piłata pan Jezus odpowiedział, że królestwo jego nie jest z tego świata. A potem dodał: Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A więc tu na tym świecie to królestwo nie z tego świata, które on przyszedł zapoczątkować, opiera się na prawdzie. Chrystus przyszedł głosić prawdę zasadniczą, najważniejszą, o Bogu i o człowieku, o przeznaczeniu człowieka do wiecznego życia w Bogu. O odpuszczeniu grzechów, przyszedł głosić słowa żywota wiecznego i tę prawdę głosił, na co zwracali uwagę jego słuchacze, z autorytetem właściwym samej prawdzie, bez żadnych innych środków dodatkowych powiedzielibyśmy bez żadnych środków nacisku ideologicznego. Ponieważ, jak to znakomicie wyraził Sobór Watykański II w deklaracji o wolności religijnej, prawda winna być przekonywująca swoją własną mocą. Człowiek winien przyjmować prawdę mocą prawdy, nie żadną inną. I tak właśnie postępował Chrystus. W tym znaczeniu powiedział do Piłata: Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I to świadectwo prawdzie ostatecznie dał poprzez swoją śmierć. Ta śmierć w pewnym sensie stała się w oczach ludzkich jak gdyby grobem prawdy, którą głosił, a jednak okazała się jej ostatecznym potwierdzeniem, jej zwycięstwem. Często wracajmy do tych słów Chrystusa. Często wracajmy. Być chrześcijaninem to znaczy iść za Chrystusem, za tym, który daje świadectwo prawdzie. Być chrześcijaninem to znaczy żyć w prawdzie, dawać świadectwo prawdzie. I to znaczy również być po prostu człowiekiem, być dojrzałym człowiekiem, żyć godnie, to znaczy żyć w prawdzie. Teraz są wielkie dni w naszej Ojczyźnie, dni naszych patronów. Czciliśmy wspólnie świętego Wojciecha, Maryję Królową Polski, jeszcze przed nami jest święty Stanisław, biskup męczennik i patron Polski. Wszystkie te wielkie święta, które przywołują równocześnie na pamięć tysiącletnie dzieje Chrystusowej prawdy w polskich duszach, niech pomagają nam tę prawdę zawsze na nowo odnajdować. W niej żyć, w niej znajdować siłę do bycia człowiekiem, do bycia Polakiem, nawet w najtrudniejszych okolicznościach zewnętrznych. To są równocześnie moje życzenia dla wszystkich rodaków, dziś tu obecnych, i dla wszystkich moich rodaków w Polsce i na świecie, w związku z tymi wielkimi świętami patronalnymi Kościoła w Polsce. Wszystkich też proszę o modlitwę w perspektywie mojej najbliższej pielgrzymki do krajów Ameryki Łacińskiej.

Ci sì, cudono nostri victimori, de vittori nostri, e lo si induca in tentazione, se liberano samai.